Nazywam się Agata Tuszyńska, jestem pisarką. Najbardziej na świecie nie lubię pisać. Może zacznę od tego, że nie lubię się przedstawiać, ale nazywam się Mira Marcinów i tak się złożyło, że piszę. Nazywam się Sylwia Hutnik, jestem pisarką i aktywistką. Ja zetknęłam się tak naprawdę tylko z jedną książką John Didion. To był Rok Magicznego Myślenia, The Year of Magical Thinking. I było to zaraz po ukazaniu się tej książki, byłam na spotkaniu autorskim. Myślałam wtedy, że nie wolno takiej książki pisać i nie wolno dzielić się tak bolesnymi uczuciami z czytelnikiem. A potem zmieniłam zdanie. Tutaj bym się wahała pomiędzy Dryfując do Betlejem a Białym Albumem, a to dlatego, że dwie te książki są naprawdę mocne w tym, co najbardziej mi się w myśleniu Didion podoba, czyli to, że nie ma tam takiej kokieterii, chęci podobania się innym. Ja chyba lubię ten ogólnie klimat, który panuje w jej reportażach, w jej obserwacjach, a ponieważ bardzo bliska jest mi antropologia codzienności, to zwykle staram się odnaleźć w nich te okruchy, z których można ulepić całość. Didion jest bardzo nowoczesna w tym, co pisze, chociaż należy do poprzedniej epoki, ona należy do epoki moich rodziców. To, że te teksty są wypreparowane ze zbędnych słów, sprawiają, że są właśnie wyjątkowo nowoczesne. Powracam do książek Didion, gdy czuję, że tracę taki swój detektor bredni, bo cenię przede wszystkim jej twórczość za to, że nie ulegała manipulacjom, modom, że była niezwykle przenikliwa i czujna. Uwielbiam być zazdrosna o inne teksty. Ale to uczucie zazdrości, bardzo fizyczne, wręcz takie po prostu ukłucie gdzieś w środku brzucha, prowadzi mnie do tego, że zaciskam pięści i mówię: tak, okej, to teraz zobacz to. Myślę, że dzienniki Anais Nin z różnych powodów, ale myślę, że ci, którzy znają twórczość Anais Nin, to wiedzą. Czy jest taka książka, której autorką chciałabym być i żałuję, że nie jestem? No tak, na przykład Anna Karenina albo Madame Bovary. Jest kilka takich książek klasycznych, które chciałabym napisać, aczkolwiek nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, po prostu je wielbię. Opowiadamy sobie historię, żeby żyć. Zdanie samooskarżenie. Czy życie zmienia się w jednej chwili? Musi być bardzo dużo ołówków, bo bez ołówków no, nie ma życia. Ołówki lubią być niebieskie, wobec czego jest tak, że są też niebieskie koraliki. Bo jest karolcia, prawda, spełniane życzenia. Bardzo dużo podróżuję, ale podróżuję skacząc po mapie, to znaczy są to podróże jedno-dwudniowe, krótkie wyjazdy związane głównie ze spotkaniami autorskimi bądź uczestniczeniem w konferencjach albo jakichś debatach, czyli praxis. To nie jest romantyczne, ale najlepiej, gdy jadę pociągiem i tak jak jestem w tym pociągu, tak wychodzę i mówię: dobry wieczór Państwu. Pytanie o walizkę w moim przypadku jest nieadekwatne, bo biorę malutką torbę i pamiętam też te rzeczy, które Didion zabierała ze sobą i tam był chyba bourbon też, jakiś alkohol. Myślę, że dzisiaj jest wszędzie to dostępne. Ja nie biorę ze sobą aspiryny ani bourbonu, ale jest to ciekawa koncepcja.